Witam wszystkich. Jesteśmy na Wisełce. Przypomniały mi się moje stare, dobre czasy, kiedy każdą wolną chwilę spędzałem i łowiłem właśnie takie krąpiki. Dzisiaj przyjechałem polować na naprawdę jakąś fajną rybę, bo słyszałem, bo jesteśmy w okolicach Płocka, słyszałem, że trafiają się tutaj naprawdę ciekawe ryby. No ale nie, na razie nie mieliśmy kontaktu nawet z rybą większą niż pół kilograma. Nie wiem, mamy największą rybkę pół kilo, certę wymiarową i leszczyka lub dwa takie pod pół kilograma. Nie wiem. Łowię wędką Robinsona Tournament CTX. Już trzeci sezon. Jestem zachwycony. Wędka sprawuje się naprawdę świetnie na wodach stojących, kanałach, jako wędka do szybkiego łowienia. Jej akcja jest bardzo szybka i to, co dla mnie jest zawsze najważniejsze, to żeby po zacięciu wędka się nie bujała, tylko od razu wracała do punktu wyjścia. No ale jak widzicie, tutaj łowię zestawem 15 gram. No dzisiaj nie musiałem większego, ale chociaż zakładać, ale spokojnie nie bałbym się tu założyć 30-40 gram. Miałem nadzieję, że dzisiaj się uda nam to pokazać. No ale ta woda jakoś, miejscowi mówią, że dzisiaj zwolniła. No i nie mamy potrzeby większego spławika zakładać, tak? Więc musicie mi uwierzyć na słowo. Kuleczki małe, malutkie, na donęcanie wkładałem w kubeczek. Samej gliny zaznaczam, więc ciężar samej gliny, a gliny z zanętą jest stanowczo większy. Ja będę łowił sobie, bo naprawdę to uwielbiam. A dawno nie łowiłem krąpi, więc mimo wszystko, że nie są to jakieś porywające ryby, to i tak mam dużą frajdę z tego dzisiejszego łowienia. Wędkę złamałem jeden element, muszę wam się przyznać, ale jak wam powiem jak, to zrozumiecie, dlaczego się to stało. Ja zawsze dbam o to, żeby siatka była rozciągnięta mocno, żeby nie było sytuacji, że tak, rzucona byle jak i żeby te ryby nie miały gdzie sobie tam pływać. No i wymyśliłem sobie któregoś razu, że ja sobie rozciągnę siatkę topem czteroelementowym. No i niestety ta siatka, jak nasiąkła wodą, była bardzo ciężka i czwarty element nie wytrzymał. To w taki sposób złamałem jeden element tej wędce. Więc naprawdę mogę polecić. O, mamy uklejeczkę małą. Bolenia złowiłem. Olbrzymiego, ale boleń. Po pyszczku można poznać. Dobra tyczka dla wędkarza wyczynowego powinna się charakteryzować przede wszystkim, według mnie oczywiście, to jest mój pogląd, sztywnością z tego względu, że reakcja nasza, czyli tutaj jak robimy zacięcie, może zaraz coś się tam wydarzy, chociaż założyłem teraz trzy białe robaki, więc może być, nie być brania. Ta reakcja tego ruchu tutaj w momencie zacięcia ma jak najszybciej przenieść ruch na haczyk, tak? Żeby ten haczyk się nam wbił w pysk ryby. Jeżeli będzie spowolnione, no to nie będziemy tak często zacinać, tak? W szczególności na rzekach, bo wiadomo, że na kanałach czy na jakichś innych rzekach to jesteśmy często musimy przeczekiwać brania. Ale na rzece to każde drgnięcie na szybkim nurcie jest automatycznie zacinane, więc tam nie ma czasu na zlekanie. Jak będzie słaba wędka na rzekę,
będzie bujająca się, to na zawodach nie będziemy mogli sobie pościgać się z ludźmi, którzy mają takie wędki, tak? Nie mówię, że czy nasza, czy inna, tylko po prostu ktoś, kto ma sztywną wędkę na rzece, ma większą przewagę niż inni. No i sztywność jedną z rzeczą, a drugą rzeczą to, co już wspominałem wcześniej, żeby ona jak najszybciej wracała do punktu wyjścia. Wtedy można fajnie prowokować te rybki, góra-dół podnosić. Ja preferuję takie wędki, które są nie są zbyt delikatne, czyli nie wiem, nie ważą tam 600 gram. Nie wiem, czy nawet są takie, które ważą 600. Nasza waży 960 czy 80 chyba gram na 13 metrach. To jest wędka ani ciężka, ani lekka. Bardziej lekka, bo jak 13 metrów z taką wagą, to naprawdę jest dobry wynik. Bez żadnej dopałki, bez niczego. Dzięki temu ona troszeczkę więcej mocy ma i można ją troszeczkę podciągnąć właśnie do wędki takiej, którą się da dobrze łowić na rzece. No tak, jak widzieliście, szybka reakcja na haczyku i rybka jest. Rybka nie jest za dużo, ale zaraz zobaczymy. Tak, pęk haczyk. Już wracamy do tematu, tylko założymy haczyk i działamy. Tutaj na naszej wędce też mamy takie oznaczenia dla początkujących, bo tu Mateusz mi zasugerował, że to ma fajną rzeczą. No, dla wyczynowców na pewno to nie ma najmniejszego znaczenia. Dla osób, które zaczynają się zabawę z wędką, na pewno to jest spore ułatwienie, tak? Mamy też porobione wzmocnienia tutaj na elementach. Te elementy się naprawdę nie zużywają. Męskie nie wycierają. O jajku, jaki ze mnie niemotka. Łowię dużo, jak na tyle czasu łowienia. Ja mam cały czas jedną wędkę, drugą mam rezerwową, ale której staram się w ogóle nie używać. Ona zawsze jest w pokrowcu, ale jest nieużywana. Jak na to, ile godzin poświęcam na łowienie, chociaż ten rok minimalnie mniej niż zawsze do tej pory, to naprawdę daje radę, to mało powiedziane, jest super. Śmiało polecam. Jak mnie ktoś zna, to wie, że nie umie polecić czegoś, czego nie jestem przekonany. Nie wiem, ile w tej chwili ona kosztuje, ale tak jak ja kupowałem ją, to jakość do ceny była najlepsza na rynku, tak? Nie było nic lepszego w tej sumie. Są jakieś klasowe wędki, które ona konkuruje z nimi, które kosztują po kilkanaście tysięcy złotych lub prawie po 20 tysięcy złotych, więc ja nie widzę potrzeby naprawdę wydawania tyle pieniędzy za sprzęt, który jest polski, z polskiej firmy i jakościowo niczym się nie różni. I do tego jeszcze, co jest ważne, wytrzymałość i trwałość tej wędki jest, co mogę powiedzieć, rewelacyjna. No. Koniec tego chwalenia. No, miejmy nadzieję, że jeszcze dzisiaj byśmy wam pokazali na jakiejś naprawdę dużej rybie jej wytrzymałość. No ale niestety chyba jak zwykle ze mną, jak przyjeżdżam prywatnie na ryby, to mi ryby nie biorą. Jeszcze tak nie było, żebym przyjechał i nałowił tak, jak sobie zaplanowałem.